Dzień dobry, witajcie na kanale Ekwipunek Dźwigany Codziennie. Jesteśmy na EDC Campie i to będzie recenzja. Ponieważ chyba w koniec lutego dostałem od Mewy zestaw do przetestowania. Używam produktów Mewy od ładnych paru lat. Ci, którzy nas oglądają, to wiedzą, że faktycznie używam gdzieś tam na wyjazdach w góry, czasami gdzieś jak tam jedziemy i jesteśmy w drodze i nie chcemy rozpalać ogniska. To używam kuchenki gazowej i kuchenki gazowe mam dwie, miałem dwie, bo teraz mam trzecią. Używałem cały czas Spidera, czyli tej takiej rozkładanej na trzech nóżkach z wężykiem, bo uważam, że w ogóle, szczególnie jak się jedzie w więcej osób i na przykład jest jedna kuchenka na dwie, trzy osoby, to po prostu używamy większych naczyń, gotujemy więcej wody i tak dalej, jest stabilniejsza, pewniejsza i to mi pasi po prostu. Niespecjalnie przepadam za tymi kuchenkami wszystkimi takimi nakręcanymi bezpośrednio na kartusz. Trochę mnie zawsze stresują, szczególnie jak postawię garnek i tam jest gdzieś litr, półtora litra wody, bo gotuję na przykład dla towarzystwa wodę na herbatę czy tam na kawę. No to tak, ja wiem, oczywiście można kartusz wkopać, można go sobie zabezpieczyć, ale właśnie ze Spiderem nie trzeba nic robić. A teraz Mewa wypuściła nowy model, nazywa się Spider Pro i ma trochę udogodnień. Waży 200, chyba 10 gramów. Ta poprzednia ważyła 190 czy 195. Ta jest troszeczkę cięższa, ale przez to, że ma właśnie udogodnienia, które Wam zaraz pokażę. I mam czajniczek. Czajniczek jest petarda 0,9 litra. Waży naprawdę spoko. Tutaj pokażę Wam z bliska zaraz. Zresztą od razu Wam pokażę z bliska wszystko, żebyś nie babuli. To jest czajniczek. Ten, o którym Wam opowiadałem. Pokrywka jest plasticzana z dziurką. No. On się nie nadaje specjalnie do gotowania na ognisku, nie? Plastikowa pokrywka, aluminiak, rączka jeszcze tutaj ma taką gumę nałożoną, ale do kuchenek gazowych petarda opcja. No a najważniejsze w tym czajniczku jest to. Znacie JetBoilę, nie? No, radiator, który powoduje, że wszystko się grzeje szybciej, bo on zbiera spalnika i lepiej oddaje do tego, co gotujecie, czyli do wody najczęściej pewnie. No, to jest czajniczek. Cicho. O, tu postawię, żeby było widać. Dobra. A to jest, ale gryzą Francję. Nie mam ogniska właśnie. A to jest Mewa. Jedyne, co jest komiczne trochę, to. O. Zamiast metki Mewa dołożyła do swoich woreczków flagę. No, trochę tak komicznie to wygląda. A fajnie, bo ten czajniczek też jest w takim siatkowym czymś. Ja na przykład tego używam często, jak gdzieś jestem i się kąpię czy coś i mam na przykład mokre rzeczy, to sobie to wsadzam tu i wieszam przy plecaku i schnie lepiej. Więc to ma ten kilka zastosowań co najmniej. No, można tu rzucić mydło, jak coś powiesić na drzewie, żeby sobie myć ręce czy coś, ale to tak mówię tylko tam już dodatkowo. Ale wszystko, co przychodzi od Mewy, zawsze przychodzi w takich woreczkach. To jest fajne, jakby coś tam w plecaku, czy coś się pobrudziło, czy coś, to nie pobrudzi reszty gratów. No, ale to jest kuchenka Spider Pro, czyli nowy model. W ogóle pierwsze, co jak ją wziąłem do ręki, to mi się spodobało, że przemyśleli składanie. Kurczę, nie wziąłem tam tego Spidera, żeby Wam pokazać różnicę, ale sobie obejrzycie filmik ze Spiderem, tym starszym, to będziecie mogli sobie porównać, bo ona się składa teraz na płasko. Tamte nóżki się składały tak w trzy i ona była cały czas taka trochę pękata po złożeniu, a ta jak się składa nóżki, to jest właśnie płaska. Jest naprawdę spoko. To jest pierwszy upgrade, który zrobiła Mewa. Drugi upgrade, co mi się strasznie podoba, to że zmienili palnik sam w sobie. Chyba ma więcej dziurek, nie wiem, nie jestem na tyle nienormalny, żeby liczyć dziurki, więc nie wiem, czy ma więcej. Faktycznie takie sprawia wrażenie, że ma więcej dziurek, ale to jest najfajniejsze w nim. O, pyk. Rozkłada się, o, tak. I naprawdę jest stabilnie. Tam, ja nie pamiętam, ale kurde, chyba z 5 czy 10 kilo można na nim postawić. Podoba mi się to, że właśnie możesz sobie postawić, kurczę, palnik, tutaj sobie gdzieś z boku postawić kartusz. Ja mam, akurat teraz mam 450. Ale czy tam 230, czy setkę nawet można sobie kupić, chociaż Mewa nie ma setek, szkoda. Bo jak komuś zależy na wadze, jedzie na jakiś tam weekend czy coś, sam, to jakby Mewa robiła setki, to też by warto było pomyśleć. Mewo, przemyśl robienie setek kartuszy, bo naprawdę
i później jadę na przykład do sklepu sobie ten, sobie kupić kartusz na wyjazd albo sobie zamawiam z neta, a jak potrzebuję mały, to muszę jakiegoś tam Primusa czy coś, to ten, to wolałbym Mewkę, bo naprawdę Mewka jest spoko, poza tym jest sporo tańsza, no, niż konkurencyjne firmy. Dobra, wracając do kuchenki, jaki ma jeszcze upgrade'y w porównaniu ze starą? Ma piecozapalnik, czyli można se... Ja nie wiem, to taki trochę jest przerost formy nad treścią moim zdaniem, bo jak się gdzieś jedzie na wyjazd, to i tak się ma ognia, czy się pali fajki, czy się nie pali fajek. Każdy rozsądny turysta, czy ktoś, kto uprawia jakikolwiek rodzaj aktywności takiej outdoorowej, to ma przy sobie zapalniczkę, albo krzesiwo, albo coś, więc piecozapalnik jest taki trochę na wyrost, nie? Ale bardzo mocnym upgrade'em, który mi się podoba i który powoduje, że ta kuchenka, sorki, ale będę się trochę odganiał, bo mnie gryzą straszliwie komarzyska. Komarzyce, no bo to wiadomo, nie? Że to samice gryzą, cholera. Tak jak wreszcie gatunków, no. Dobra, wiem, że tam pewnie jest 3 dziewczyny nas oglądają, więc to taki żarcik był tylko, spokojnie. To jest duży upgrade, to. Widzicie? Podgrzewacz do gazu. Tu wchodzi gaz, jak już się pali kuchenka. Tu wchodzi tą rurką, tu jest ogrzewany dodatkowo. I dopiero tutaj wchodzi do kuchenki i ten, więc co to powoduje? Tak mi się wydaje, nie jestem gazownikiem, zawodowcem, ale wydaje mi się, że to umożliwia łatwiejsze działanie przy niskich temperaturach. Bo często tak jest, że kuchenki właśnie jak się robi trochę chłodno czy coś, to jeszcze zależy jaki się ma gaz, czy ma się więcej propanu, czy więcej butanu. No to one zaczynają kichać, chodzić nierówno i tak dalej, i tak dalej. A ta rurka powoduje to, że do kuchenki gaz już dolatuje ogrzany. Petarda pomysł. Naprawdę strasznie mi się to podoba. Mądre to jest, kurczę. I teraz co? I teraz będziemy robić test. W warunkach laboratoryjnych mamy jakieś 20 stopni. Nie wieje, proszę Państwa. Więc dokręcam kartusz w prawo. Do niej pasują każde kartusze z windem 7-16, nie? Jak do wszystkich pozostałych kuchenek, oprócz chyba campingazu, bo campingaz ma chyba swoje to. No, więc mamy to. Cicho. Dobra. Mamy czajniczek. Właśnie, bo używałem jej już wielokrotnie i złapałem się na tym, że czasami piecozapalnik nie działa. Zobaczymy, czy teraz zadziała, ale ponieważ jestem rozsądnym edecowiczem, mam zapalniczkę, po którą właśnie idę. O. Proszę bardzo, oto dowód. Więc jakby piecozapalnik nie zaskoczył, bo zdarza mu się nie zaskoczyć. Rzadko, ale zdarza mu się nie zaskoczyć. Mam oczywiście, proszę bardzo, nalgenkę z miarką, żebyśmy wiedzieli ile ten. Tutaj się mieści 0,9 litra, więc wleję z 0,8, no żeby ten... Żeby go tak nie zalewać po dach, a poza tym chce mi się kawki, więc o, fajny kubek, nie? Ostatnio rzucałem na ten, sobie zrobiliśmy z Grześkiem, patrz ta. Żeby nie kupować Tatonki czy Gessi. Biedaki, ja wiem. To co wzięliśmy po pasku skóry, to są stare elektrody do spawania. Przyszyliśmy sobie ten i mamy, o, ze składanymi łóżkami, proszę bardzo, pyk. A że kubek jest za 4 zł z... Teraz, żebym nie zciemnił. Zonszona. O, właśnie, zonszą. Z Ohana. Proszę bardzo. Jaki, kurczę, petarda, zawodowy zestaw. Jakby ktoś nie chciał wydawać dużo pieniędzy na kubek, to jest alternatywa. Jak będziecie potrzebowali, to ten, możemy zrobić filmik, jak to się robi. A faktycznie potrzebny... Wiem, oczywiście, nie można go postawić na ogniu, bo już ktoś mi zarzucił, o, będziesz tym gotował, ale to nie jest do gotowania, to nie jest do picia i cześć. No. A tym bardziej, że teraz do gotowania bym dużo czajniczka. Pyk. Dobra, jest litr? No jest litr. Jest litr, czyli musi mi zostać... Dobra, wleję 700 ml. 300 mi zostanie. Dobra, będzie, 300 zostało. Czyli 0,7 litra nastawiam. Przygotuję sobie stoper. Laboratorium to laboratorium. Dobra. Zobaczymy, czy odpali piec. O, odpali. Za trzecim razem. A to tak mówię, to jest...
Ja tego nie potrzebuję. Jakbym tego nie miał, to w ogóle bym nie czuł braku. No nie wiem, może są ludzie, którzy nie mają ze sobą zapalniczki. O kurde, nie mam czym odpalić kuchenki. No może są tacy, nie wiem. Ja się do nich nie zaliczam, nie sądzę, żeby ktoś, kto to ogląda, się do takich ludzi zaliczał. Ale może tak jest. Uwaga, 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 uwaga. Pyk. Włącz się. Dobra, włączyliśmy stoper, proszę bardzo. Udowadniam. I teraz czekamy niecierpliwie na kawusie. O! Zaczęło się! 4 minuty i... Stój, 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 stój! 4 minuty... Nie wiem, czy widać, kurczę. Musicie mi uwierzyć na słowo. 4 minuty 20 sekund. Wyłączam gaz. Absolutnie was nie namawiam do używania kuchenki mewy, a tym albo w ogóle do używania kuchenek gazowych, ale to jest właśnie drugie przesłanie tego filmu. Już jest sucho gdzieś pewnie od miesiąca. I naprawdę za każdym razem, dosłownie za każdym razem, warto przemyśleć, czy jakikolwiek ogień jest niezbędny. No, kuchenka gazowa przede wszystkim nie iskrzy, to jest chyba jej podstawowa zaleta, bo jak ktoś mówi, że kontroluje ognisko w 100%, to lepiej go odstawić do lekarza. I to jest tak naprawdę ważne i to jest chyba najważniejsze przesłanie tego filmu. Przemyślcie na każdym waszym wyjeździe, dużym, małym, jednodniowym, pięciodniowym, pięciotygodniowym, obojętnie. Przemyślcie, czy potrzebujecie ogniska. Czy nie lepiej sobie wziąć taką kuchenkę? Mamy jeszcze BRS-a 3000, tego Chińczyka takiego ultra lekkiego, to tam waży 24 gramy do przetestowania. Grzesiek go używa już z rok. Też zrobimy o nim film. Ale warto po prostu pamiętać, że tylko dupy w taką pogodę rozpalają w lesie ognisko. No. Nie ma czegoś takiego jak kontrolowane ognisko w 100%. To trzeba zapamiętać. Zawsze może się coś wydarzyć. Każdej iskry nikt nie jest w stanie wyłapać. A w taką pogodę no naprawdę niewiele trzeba. I to o tym trzeba pamiętać. O, to sobie od razu, póki nie zapomniałem, to powiem, że zaraz się zaczyna sprzedaż w dziczy miastowego trapera przypadki. Rufus przetłumaczył kolejną książkę. Ten od Nesmoka, tak, tak. Wydawnictwo Poznaj Wspaniały Świat, nie, Stary Wspaniały Świat, o, Stary Wspaniały Świat. Zajrzyjcie, polecam. Jak nie macie Nesmuka, to se zamówcie. Jak nie macie w dziczy zamówionej, bo jeszcze chyba nie wysyłają. Ja dostałem egzemplarz recenzencki przed korektą. Ale za chwilkę będą wysyłać chyba 15? 15 chyba, już jest wydrukowana. Rufus, pozdrawiam też. Wasze zdrowie. Do zobaczenia.